Witam Państwa, Bartosz Biernacki, portal Lubsport. Dziś moim Państwa gościem jest nowy zawodnik motoru Lublin, Marcin Burkhardt. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcin, jesteś 10-krotnym reprezentantem Polski, zdobyłeś Mistrzostwo Polski, Superpuchar Polski, trzy puchary, no moglibyśmy, trzy puchary krajowe, bo nie mówię, że puchary Polski, moglibyśmy dużo, długo wymieniać te sukcesy. No i chciałem zapytać, co zawodnika z takim CV skłoniło do tego, żeby gdzieś tutaj trafić do trzeciej ligi? Znaczy tak, trzeba zacząć od tego, że ostatnim moim klubem była Pogoń Siedlce pół roku temu. Skończył mi się kontrakt, nie przedłużyliśmy umowy, więc pół roku byłem bez klubu i gdzieś w listopadzie zadzwonił do mnie prezes, czy Motoru Lublin właśnie, Leszek Bartnicki, czy byłbym zainteresowany pomocą i chęcią gry w Lublinie. Dostałem zaproszenie, przyjechałem tutaj na mecz z Orletami, który Motor wygrał 4-0. Bardzo mi się spodobała tutaj atmosfera i na stadionie, i całe zaplecze. Następnie zdzwoniliśmy się po jakimś czasie i dostałem tutaj już zaproszenie na testy medyczne i żeby zagrać sparing z Lublinianką. Wszystko wyszło pomyślnie i doszliśmy do porozumienia, że będzie fajnie podpisać umowę i zacząć współpracę. Marcin, mówiło się też o tym i sam tego nie ukrywałeś, że masz oferty z wyższych lig. No i tutaj już wspomniałeś trochę na ten temat, ale jednak co cię tak najbardziej skłoniło do tego, żeby nie skorzystać właśnie z tamtych ofert, tylko przyjść tutaj do Motoru? Znaczy powiem szczerze tak, że projekt cały i perspektywa rozwoju tego klubu, bo jest to naprawdę bardzo ciekawy projekt i myślę, że w perspektywie 5-letniej, 4-5-letniej jest to zespół, który może walczyć naprawdę o bardzo wysokie cele, nawet mówiąc już o ekstraklasie, tak? Bo wszystko jest czyste tutaj, fundamenty są wylane, jakby to powiedzieć takim deweloperskim sloganem. I po prostu tylko mądrze tym zarządzać, mądrze dobierać kadrę zespołu i myślę, że naprawdę można zrobić tutaj bardzo duży, dobry wynik. A powiedz mi, jak oceniasz tutaj obiekty, które są w Lublinie? No, w swojej karierze grałeś i w Legii, i w Czernomorę Warna, w Metaliście Charków. No wiadomo, że to były trochę inne czasy, więc trudno to jakoś porównywać, ale jednak gdybyś mógł się pokusić o porównanie, to jakbyś to ocenił? Jeśli chodzi o porównanie z polskimi klubami, tak, to Motor Wychowy wygląda najlepiej, tak? Jeśli chodzi o stadion, jeśli chodzi o boiska, o no, całą infrastrukturę, o jakieś tam zaplecze. To co mówię, no Legia była oczywiście wielkim klubem, no, ale nie było takiego stadionu, tak? Oczywiście możliwości jakieś finansowe były większe niż tutaj w Motorze, ale to wszystko nie wyglądało tak, nie było tak po prostu. Nie było tych boisk, nie było tego wszystkiego, tak? No to wiadomo, ta otoczka. Jeśli chodzi o zagranicę, no to oczywiście Metalis był mocniejszy, tak? Bo tutaj i była baza 20 km za Charkowem, bardzo duża baza, gdzie mieliśmy swój hotel, no środek po prostu, każdy miał swój pokój, kuchnia, sauna, basen, no wszystko było po prostu tak przygotowane, że można było tam nocować i normalnie mieszkać tam, tak? I się przygotowywać do meczu. Stadion też był oczywiście większy, bo tam chyba na 40-50 tysięcy, to był stadion, który był na Euro 2012. Więc pod tym względem na pewno, ale jeśli chodzi o Polskę, to tutaj Motor na pewno, jeśli chodzi o infrastrukturę, naprawdę zrobił duże postępy, jest bardzo wysoko. To już infrastrukturalnie jest właśnie ta ekstraklasa, do której dążycie, czy jeszcze widzisz tutaj jakieś braki pod tym względem? Ja myślę, że jak najbardziej. Jeśli chodzi o infrastrukturę, to jest tutaj i poziom ekstraklasy na pewno wyższy niż pierwszej ligi, tak? Bo ostatni sezon grałem w pierwszej lidze i jeździłem na tych stadionach, więc wiem, jak to wyglądało. No, poziom piłkarski, powiem szczerze, też nie jest niski i jest to trzecia liga i niektórzy mogą się zdziwić, ale no, myślę, że jest ta perspektywa właśnie gry wyżej i celem numer jeden jest awans, tak? Jesteś w Lublinie dopiero od miesiąca i już zdążyłeś w jakiś sposób poznać miasto, jak ci się tutaj podoba? No znaczy jeszcze nie zdążyłem, raz byłem tutaj na Starym Mieście, tylko na Starówce, z tego względu, że trenujemy dwa razy dziennie, bardzo ciężkie obciążenia mamy i rano przychodzimy do klubu, wieczorem wracamy, więc nie ma czasu jakoś tak z tego miasta wyjść, zwłaszcza też jest zimno i pogoda nie sprzyja, więc czekam na wiosnę, jak już się liga zacznie, wtedy na pewno jakoś tam uda mi się gdzieś pojechać, zobaczyć tutaj, jak Lublinianie żyją na co dzień. A jak przyjęła cię szatnia?
Myślę, że pozytywnie trzeba zapytać się zawodników, jak przyjęli, ale ja się czuję się dobrze, niektórych zawodników znałem, więc nie było problemu się tutaj zaklimatyzować. A powiedz, no, z trenerem Sasalem wcześniej jeszcze nigdy nie współpracowałeś, no ale współpracowałeś w swojej karierze z wieloma szkoleniowcami. Po tych kilku tygodniach treningów, do którego z nich mógłbyś porównać szkoleniowca motoru? Ciężko, powiem szczerze, że każdy trener ma jakiś swój warsztat, każdy ma swój charakter, osobowość i ciężko to jakoś porównać. Na pewno jest to trener z mocnym charakterem, tak? Który nie da sobie jakoś tam w kaszę dmuchać i myślę, że tutaj to jest też dobra cecha, bo musi być dyscyplina i to musi być trzymana dyscyplina przez trenera i przez starszych zawodników w zespole. Więc mówię, no jest to na pewno jeden z tych takich twardszych trenerów. A trener charakteryzuje Cię jako zawodnika, który równie dobrze może grać czy to na szóstce, czy na ósemce, czy na dziesiątce, a powiedz, gdzie Ty się najlepiej czujesz? Powiem szczerze, przez to doświadczenie, gdzie grałem, nie mam tak, że gdzie się dobrze czuję. Czuję się dobrze, bardzo dobrze na ósemce, ale piłka nożna jest teraz taką grą, że jest bardzo dużo wymienności funkcji, dużo w środku pola można w jednym momencie znaleźć się na dziesiątce, a za 10 sekund można grać na szóstce, tak? I ta wymienność funkcji u nas obowiązuje. Trener powiedział, że tutaj nie ma jakiegoś tam przypisywania się do pozycji. Musi być po prostu odbudowana strefa. Każdy zawodnik musi wiedzieć, co w danej strefie musi robić, tak? Więc nie ma tak, żeby czy ósemka, czy szóstka. Na każdej pozycji potrafię się odnaleźć. Wiem, jakie są, jak trzeba grać, co trzeba tam robić, więc nie ma tutaj jakiegoś problemu. Niedawno do drużyny dołączył Szymon Zgarda. Są jeszcze Tomasz Tymosiak, Igor Korczakowski, Szymon Kamiński, Kamil Oziemczuk, ale też no, w środku pola może też zagrać Paweł Kaczmarek. I powiedz, czy ty jako zawodnik z tak dużym doświadczeniem, no jakoś nie obawiasz się, że możesz się nie przebić do tego pierwszego składu już od pierwszego spotkania? No gdybym się obawiał, to myślę, żebym tutaj nie podejmował rękawic, żebyśmy nie podpisali kontraktu, tak? Ale respekt do chłopaków jest i szanujemy się nawzajem, tak? Na treningach naprawdę gry wyglądają ciekawie. Jest walka o to, kto, żeby się pokazać trenerowi, bo tutaj o to najbardziej chodzi, żeby w treningach i w grach sparingowych pokazać się trenerowi i powiedzieć, no, że ja jestem tym zawodnikiem, który powinien grać. Więc zobaczymy, no jesteśmy poza pierwszymi dwoma sparingami. Jeszcze kilka zostało, trener na pewno będzie miał ból głowy, ale myślę, że taki pozytywny ból głowy, bo jeszcze trener może wybierać zawodników, którzy równorzędnie ze sobą jakoś tam grają, wyglądają na równym poziomie, no to tylko to sprzyja dla zespołu, dla wszystkiego, bo ta zdrowa rywalizacja zawsze podnosi poziom. A powiedz, no w trzeciej lidze jeszcze nie grałeś, tak, w swojej karierze i czego się spodziewasz po trzecioligowych boiskach? Znaczy, powiem szczerze, także w ostatnim sezonie kilka razy schodziłem do rezerw sam na własne życzenie, kiedy nie grałem w pierwszym zespole Pogoni, byłem po kontuzji na przykład, żeby nadrobić trzy zaległości. Najlepszym nadrobieniem zaległości jest gra właśnie 90 minut, nawet w rezerwach wybieganie tego i sam z tego właśnie mojego doświadczenia, z którym się cieszę, że mam, wiem, że takie coś jest najlepsze dla zawodnika. Więc grałem, to był poziom chyba bodajże czwartoligowy w Pogoni, więc poziom niższy. Ale no, gra się ciężko, nie gra się łatwo, tak? Jest to troszeczkę inaczej niż w pierwszej lidze czy w ekstraklasie, bo tam mecze, jeśli strzelisz na początku jedną, drugą bramkę, kończą się po 7-8-0, a jeśli nie strzelisz do przerwy, te mecze różnie się układają, bo zaczyna się nerwowość wprowadzać do zespołu i różnie to się kończy. No, o tych rozgrywkach w niższych ligach mówi się często, że są bardziej fizyczne niż te pojedynki gdzieś tam właśnie w ekstraklasie czy w pierwszej lidze. I ty jako taki zawodnik bardziej techniczny się tego nie obawiasz? Znaczy moja osoba, jako moja gra dużo się zmieniła, tak, od czasu, kiedy grałem 10 lat temu, kiedy warunki fizyczne mi nawet nie pozwalały na to, żeby walczyć, tak, bo byłem bardzo wątły, szczupłym chłopakiem. Teraz te warunki mi pozwalają i myślę, że będzie to widać w meczach, że no, nie odstawiam nogi, potrafię walczyć, potrafię się zostawić, przepnąć, więc nie boję się tej gry, zwłaszcza, że w tych rezerwach w Pogoni właśnie Siedlce, gdzie byłem, też tak grałem, więc nie ma z tym problemu. No. Jedyne, o co się tu martwimy i to chyba już też przed przyjściem mi zostało zakomunikowane, no to te boiska na wyjazdach, o to wszyscy tutaj się jakoś tak no, martwią, no po prostu jest to jakimś problemem, bo nie ma jakichś przepisów, jak to boisko powinno być przygotowane do zawodów i tutaj jest jakiś tam problem, ale no myślę, że to też na takich boiskach też trzeba mieć taktykę i trzeba wiedzieć, jak grać. A po
powiedz, masz za sobą już taki pierwszy, co prawda nieoficjalny, bo sparingowy mecz po podpisaniu umowy, no i to był mecz bardzo udany, no bo zdobyłeś bramkę, która pozwoliła Motorowi wygrać ten mini-turniej, a prezes Bartnicki określił ją ozdobą w ogóle całego tego mini-turnieju, no to chyba możesz być zadowolony z tego debiutu. To znaczy, z bramki może mogę być zadowolony, z debiutu raczej nie, bo powiem szczerze, nogi były ciężkie, to wszyscy wiedzieliśmy i ta dokładność gdzieś na pewno była na niskim procencie, bo kilka podań mogłem dać dużo lepszych, gdzie chłopacy wychodzili by sam na sam, ale wiem, jestem świadomy tego, że to przyjdzie, bo jeśli nogi będą świeże, to i te podania będą dużo dokładniejsze. Bramka bramką, ale mówię, no tutaj nie ma co jakieś popadać for optimist, to był po prostu pierwszy mecz, udało się strzelić, mogę przejść jeszcze dwie, nie udało się, więc jest jeszcze na czym pracować. Wróćmy jeszcze na moment do przeszłości, jednak cofnijmy się na chwilę w czasie. Czy pamiętasz swój debiut w Ekstraklasie? Pamiętam, był to debiut z Kobolią Grodzic Wielkopolski, gdzie nawet zaliczyłem asystę Jarkowi Bieniukowi, wrzuciłem rzutu rożnego, strzelił głowę. Chyba mecz skończył się 1-1 z tego, co pamiętam. Było to bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. To był 16 września, jak dokładnie sprawdziłem, 2001 roku i zmieniłeś wtedy Mariusza Kukiełkę, który jeszcze dwa sezony temu grał przeciwko Motorowi w JKS-ie. Jarosław, jak wspominasz tego zawodnika? Znaczy Mariusz, bardzo dobrze wspominam. Mieliśmy jakieś tam, jak wchodziłem do zespołu we Wronek, byłem młody, to troszeczkę zgrzyty między nami były. No bo ja byłem jakiś taki młody, nieopierzony, tam chciałem wszystko robić na boisku, zabierać piłkę, rozgrywać. Mariusz był bardziej zawodnikiem ułożonym i teraz z perspektywy tego, jak on był w tym wieku i ja jestem w tym wieku, to wiem, że no, chciał mi zwrócić uwagę na to, żebym nie brał się za wszystkie piłki, wszystkiego nie robił, bo po prostu tak się nie da i teraz wiem, że też mogę tak właśnie podpowiadać młodym, tak, gdzie wcześniej byłem młody i się dziwiłem, czemu ma pretensje do mnie o to, a teraz wiem, że po prostu no tak się nie da i tych starszych zawodników trzeba słuchać. Niewiele ponad rok po twoim debiucie zdobyłeś pierwszą bramkę w Ekstraklasie. To był mecz z Krzeostrowiec, wygrany wysoko, bo chyba 5-0 z tego, co pamiętam. No i wtedy nawiązuję do tego, bo wtedy w barwach Krzo 90 minut rozegrał Tadeusz Krawiec, czyli aktualny trener Stali Rzeszów. Czy to właśnie rzeszowianie będą waszym głównym rywalem w walce o awans? Jak to oceniasz? Mi się wydaje, że liga zaczyna się chyba 9 marca. I myślę, że do połowy kwietnia będzie już wiadomo, kto będzie walczył o awans, bo są bezpośrednie mecze tam. No jest chyba 5-6 zespołów, które walczą, tak, dwa rzeszowskie i ktoś tam jeszcze, teraz nazwy sobie nie przypomnę. Chełmianka, tak. I to myślę, że to będzie ten miesiąc. Myślę, że zespoły z Rzeszowa, z tego co słyszałem, się wzmacniają i też będą chciały walczyć. Tutaj trener był na meczu chyba z Łęczą, czy nie wiem, ktoś grał z Łęczą i widział grę, to właśnie to była bardzo taka gra defensywna z kontratakami i myślę, że na to musimy się przygotować. A w ogóle, no jaką masz wiedzę na temat tych rywali? Coś dopiero to poznajesz, czy już cokolwiek wiesz na temat przeciwników? Mam tyle, co z tabeli, powiem szczerze, gdzieś tam mecze przeglądałem. Myślę, że do każdego meczu będziemy podchodzić indywidualnie i cały mikrocykl, czyli już po jednym meczu cały mikrocykl, cały tydzień będziemy się przygotować do drugiego i wtedy będziemy mieli rozpisane co i jak grają, co można się spodziewać, słabe, mocne strony, więc tutaj ciężko powiedzieć na ten moment, zwłaszcza, że jest okres transferowy, zespoły się wzmacniają, więc ciężko tutaj coś rokować. Wspominałeś parę chwil temu o tej opiece, że tak to nazwę, nad młodymi zawodnikami. No i chciałem tutaj nawiązać do tego faktu, że jak debiutowałeś w Ekstraklasie, to Szymon Rak pewnie dopiero nauczył się chodzić. No teraz Szymon został powołany do reprezentacji do lat 18. No i nie wiem, będziesz mu chciał udzielić jakiś rad, co on ma robić na tym zgrupowaniu pierwszym? Myślę, że nie będę musiał mu tam mówić. To jest reprezentacja, na pewno to jest duże przeżycie dla chłopaka, tak? Bo to pierwsze powołanie. No to na pewno duże przeżycie, ale myślę, że musi podejść to z dystansem i się nie podpalać, tak? Że chce wszystko od razu zrobić, bo czasami może być to zgubne, bo nie wyjdzie ci jedna sytuacja, druga sytuacja na meczu i gdzieś gaśniesz i potem ciężko się pokazać trenerowi, tak? Więc wszystko z chłodną głową. Wiem, że jest ciężko, bo sam byłem młody i wiem, że jedziesz i chcesz się od razu pokazać i ten, ale myślę, że troszeczkę dystansu i będzie dobrze.
W motorze prowadzisz też zajęcia piłkarskiego przedszkola. Prezes Bartnicki mówił, że myśli tutaj nad czymś takim jak szkoła techniki, co stosował w Koniczance i właśnie chciałby Ciebie w tym projekcie zaangażować. Powiedz, czy właśnie w roli trenera widzisz się w przyszłości? Tak, raczej nie do końca. Złożyłem wniosek o przyznanie na kurs do Piłkarskiego Związku Piłki Nożnej na szkołę trenerów, więc jakoś tutaj też się widzę, ale rozmawialiśmy z prezesem na taki temat właśnie, że miałbym prowadzić zajęcia. Jestem jak najbardziej otwarty, jeśli mogę się podzielić swoją wiedzą i umiejętnościami z młodymi i mają nawet wynieść z tego 5%, to jak najbardziej. Czyli na razie gdzieś tam interesuje Cię najbardziej to szkolenie dzieci, tak? Dzieci i młodzieży? Tak, w tym momencie tak. W tym momencie powiem szczerze, to też mnie tutaj ściągnęło też taka wizja prezesa, bo to nie tylko samo granie i awans, ale też właśnie rozwój klubu, tak? Na zasadzie tych młodszych grup też nie wiadomo, czy nie będę przypisany do któregoś z klubów CLJ-ki, czyli czy 17, czy 19, gdzieś tam, żeby też czasami pomóc zobaczyć, podpowiedzieć na takiej zasadzie, więc no jest tutaj dużo pola do popisu i mam nadzieję, że uda mi się tutaj jakoś to ogarnąć, tak w cudzysłowie. Czyli możemy tak powiedzieć, że za parę lat zobaczymy tutaj na arenie Lublin Marcina Burkharda, najpierw jako piłkarza w ekstraklasie, a później może jako trenera. Możemy, zobaczymy. No, życie pisze różne scenariusze, ale może tak być. No, nigdy nie mówię nie, więc zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Dziękuję bardzo. Dzisiaj moim i Państwa gościem był nowy piłkarz Motoru Lublin Marcin Burkhard.